Escucha. O tak. O tak, bracie, należało ci się. Hej, witam w Skyrim. Podczas swojej podróży natrafiłem na obóz z mamutami, więc pewnie też będą tam giganci. Postanowiłem na nich zapolować. To jest trochę inna postać niż ta, którą pokazywałem wam do tej pory. Ten tutaj osobnik to jest łucznik, który również jest kowalem. Kowalstwo umożliwia też produkowanie rzeczy ze skóry, a więc lekkiej zbroi, której właśnie używam, oraz również łuków. Zamierzam zapolować na te mamuty z nadzieją, że ich skóry wystarczą mi na dłuższy czas, ale może być ciężko. Mam nadzieję, że posiadam umiejętności, które pozwolą mi wymordować te giganty, ale to się jeszcze okaże. To się jeszcze okaże. Oczywiście skradam się w miarę możliwości, jak najlepiej tylko potrafię. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o kilku umiejętnościach, o kilku rzeczach, umiejętnościach, ponieważ zgłębiłem je dosyć dokładnie, grając na dwóch różnych postaciach, ale podejdźmy ich ostrożnie od tyłu. Tu gdzieś powinna być skrzynia ze skarbami. Giganci miewają takie rzeczy. Gdzieś to poukryte, ale ładne tutaj mają. No, ale piękne to miejsce, przez przypadek mi się trafiło. Zaraz, zaraz, czy to nie jest jakieś drzewko do questa? Może być. Jest takie drzewo w mieście Biała Grań, które umiera. Ale to chyba nie tu, a jeżeli tu, to później do tego wrócę. Nie chcę mi się teraz przeglądać tych quest logów. Pozbierajmy sobie ziółka i zobaczmy, gdzie ci nasi giganci się oddalili. Jeszcze przeszukajmy, czy tutaj jakieś skarby się nie znajdą. Pogadam o umiejętnościach, opowiem wam trochę, jak widzę tutaj rozwój postaci. Czemu robię nową postać? Dlatego, że ja lubię w ten sposób eksplorować tą grę, lubię poznawać nowe umiejętności, lubię sprawdzać, co działa lepiej. W rezultacie bardzo często w serii The Elder Scrolls nie kończę gry, chociaż spędzam w niej bardzo dużo niezwykle przyjemnych godzin. Gdzie ta drużyna tu się wybrała? Tymczasem, o, jest i mamut. Te skały wyglądają trochę jak mamuty z daleka. Zobaczymy. Jak widzicie, nieźle się skradam. Nikt mnie jeszcze nie zauważył. No cóż, zabierzmy się zatem do rzeczy, bo dużo gadania, mała akcji. Oj, niewielkie obrażenia zadałem. Wejdźmy na jakieś wzniesienie. Słonie takie są, mamuty, niespecjalnie mądre. O, rzecz mordę, jeszcze gigant biegnie. No, należało się tego spodziewać. Odbiegnijmy trochę. Zaraz mi się skończy. O, rzecz, ale szybkie mamuty. Ziemia trzęsie pod nimi. Dobrze. Nie uda mi się tak łatwo schować. Tymczasem zdrowie mi się, znaczy kondycja mi się odnawia. Łucznictwo wzrasta. Gdzie jest ten? Się schowały. Gigant zrezygnował z pościgu i bardzo dobrze, on jest duży i ciężki. Na pewno szybko się męczy. Jeszcze zapolujemy na giganta, zobaczymy, co on ma ciekawego. No, bracie. Zobaczymy, czy faktycznie... O, majestatyczny zgon. Kieł mamuta, trąbę. Cholera, nie ma skóry mamut. Tyle mordęgi na nic. No trudno, trudno, nie szkodzi. Może zdejmiemy skórę z giganta. Raczej wątpię, ale... A gdzie ten drugi mamut mi skonął? Nie mam pojęcia.
Ale dobra, to w takim razie pogadam o umiejętnościach. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie tutaj zaproponowane w tej grze. To jest taki typ gier, zresztą Elder Scrolls zawsze taki był, nazywany potocznie skillówką. Skillówką, właściwie po polsku, chociaż może po angielsku też gdzieś tam jest to określenie. To oznacza, że trenujemy umiejętności nie poprzez dodawanie punktów tam, gdzie nam się podoba, tylko rozwijamy te umiejętności, których używamy. Ja bardzo lubię te systemy, taki typ zabawy i zawsze The Elder Scrolls mi pasował, chociaż nie zawsze podchodziła mi fabuła. Ale załatwmy tego giganta. Jeszcze mnie do końca nie widzi, także można dwa razy zainkasować potrójne obrażenia. Ups, nie ta umiejętność, ale nie szkodzi. Dzięki tej umiejętności skoczyliśmy trochę do przodu. Wow. Dobra, trzepiać. Bo jeszcze jeden cios. I nasza przygoda gwałtownie się skończy. Okej, okay. Gigant pad. Krasnoludzki łuk, ładnie. Krowia skóra, może się przydać. Paluch, ale weźmy. Skóra. Złoto, żelazna strzana. Strzała, żelazna okuta zbroja. Sprawdźmy te łuki. Dzięki moim kowalskim umiejętnościom mogłem wykuć elfi łuk naprawdę dobrej jakości. I porównajmy jakość tych łuków. Ten mój łuk ma 36 obrażeń, natomiast krasnoludzki łuk ma 24. Krasnoludzkiego kowalstwa nie wybrałem, ponieważ to tylko zbroja ciężka, a mi to specjalnie nie jest do szczęścia potrzebne. Dobrze, udajmy się zatem w kierunku znacznika. Tam też powinna być jakaś ciekawostka. I przy okazji pogadamy sobie o tych umiejętnościach. Wiem, że zostawiłem jednego mamuta z tyłu, ale nie chce mi się, jak on tam nie ma skóry, to żadna atrakcja. Tych umiejętnościach. Otóż, pokażę wam, to przecież najprostsza sprawa. Nie dosyć, że mamy te umiejętności, które bardzo ładnie się rozwija, po prostu punkt za punktem, za każdym razem, kiedy używamy, to jeszcze każda umiejętność ma oddzielne drzewko talentów i wybierając tutaj specjalne talenty, zwiększamy nasze możliwości. Bardzo przyjemna rzecz i daje bardzo urozmaicony sposób tworzenia postaci. To jest chyba najlepsze rozwiązanie, jakie do tej pory w Elder Scrolls się trafiało, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Przy tym warto pamiętać, że umiejętności można rozwijać także kupując je. Krótko mówiąc, można odnaleźć dobrego łucznika i od niego uczyć się strzelectwa, a przy okazji... O, jakiś lisek tam ucieka. A przy okazji rozwijamy też poziom naszej postaci, czyli dostajemy kolejne punkty, które zbliżają nas do kolejnego poziomu. Zatem nieważne, czy tak naprawdę strzelamy z łuku cały czas. O, wilki. Wilki też mają skórę. O Jezu, co za fatalne pudło. Ale jest. Okej. Okay. Skóra zebrana. Więc to dosyć jest ciekawe rozwiązanie, że właściwie jeżeli ktoś na przykład poświęci swoje umiejętności na retorykę, rozwinie dobrze umiejętności handlowe, będzie w stanie gromadzić dużą ilość gotówki i za te pieniądze zacznie kupować sobie umiejętności, to może całkiem nieźle rozwinąć swoją postać bez konieczności czynnego udziału w walce. To rozwiązanie nie musi się wszystkim podobać, ale ma ono dla mnie swoje uroki. No przecież właściwie dużo wiedzy też zdobywam od innych ludzi i to jest w tej grze jakby pokazane. Zapolujemy sobie jeszcze na te dwa giganty? Może na tego jednego. Mam nadzieję, że trzy się na mnie nie rzucą, bo będzie ciężko. Bo te giganty mają bardzo przyjemny loot. Można je obrabować z bardzo cennych rzeczy. O, a tutaj przy okazji jest jeszcze może jakaś kapliczka czy co? Zobaczmy. Zmieńmy sobie strzały na takie, które zadają lepsze obrażenia. Przy strzelaniu z ukrycia dostajemy bonusy. Krasnoludzka strzała się skończyła. Pradawna, stalowa. Dobrze, użyjmy sobie tej pradawnej. Żelazna strzała zadaje najmniejsze obrażenia. Zatem jeszcze nie znalazłem sposobu na wyrabianie strzał. To by była dobra rzecz, bo łucznikowi jednak one się bardzo szybko kończą.
No zatrzymaj się, nie chciałbym spudłować. Chociaż taki wielki cel. Jeszcze jeden strzał. Tak jest. Poważne obrażenia. Ajajaj, fatalne pudło. Wow! No to ci dopiero ciekawostka. Poleciałem prosto do nieba. Szczerze mówiąc, to nie zapisywałem stanu gry. Gdzie ja tu byłem ostatnio? No nieważne, nieważne. Idźmy w kierunku tego wyznaczonego celu. Chciałem wam pokazać też, że tutaj zgony bywają widowiskowe. Chociaż w życiu bym nie przypuszczał, że aż tak widowiskowe, jak w tym wypadku. To jest chyba jakiś lekki błąd tej gry. Chociaż może moja postać jest tak szlachetna, że faktycznie poleciała prosto do nieba. Nie szkodzi, nie szkodzi. No chyba właściwie większość rzeczy o umiejętnościach powiedziałem. Warto kombinować na różne sposoby. Na przykład conjuration, czyli przywołanie w polskiej wersji, pozwala przywołać łuk albo miecz jednoręczny. I wtedy walcząc przy użyciu tego miecza, rozwijamy nie tylko umiejętności walki mieczem albo strzelania z łuku, ale także umiejętności przywoływania. To dodatkowy plusik. Jestem ciekaw, czy dzięki temu te umiejętności rozwijają się dwa razy szybciej, czy też nie. Znaczy, czy dzięki temu dwa razy szybciej zdobywamy poziomy, no bo jednak trenujemy na raz dwie umiejętności, ale jest możliwość, że obie trenujemy, ale o połowę wolniej, żeby zbalansować to. No cóż, zobaczmy, co to za miejsce odkryliśmy. Jakieś bardzo nieprzystępne, coś tu wieje wiatr. Zajrzyjmy tu zatem. Może to jakaś kopalnia. Ja potrzebuję kopalni, żeby zbierać surowce do kowalstwa. Zajrzyjmy tam zatem. Nigdy tam jeszcze nie byłem, ani tą postacią, ani tamtą. Więc zapraszam was na wielką przygodę. Aha, na koniec pokażę wam jeszcze fragment wspinaczki do wysokiego Hoggaru. Hoggaru czy Hoggaru? Ależ tutaj. Nie mówcie mi, że tu będą nieumarli. Ja do nieumarłych nie mam sentymentu. Wręcz przeciwnie. Darzę ich sporą niechęcią, wzbudzają moje lęki. Spokojnie, po cichu. Pewnie to pułapka. Możesz, ja cię kręcę. Co to było? Wow. Ach, to pułapka. Ja pierdolę. Coś tam biegnie do nas. Wow. No, bracie. Dobra. Jesteśmy niewidzialni. To są nieumarli, ale ta pułapka się nie cacka. Ani ze mną, ani z nimi. Bardzo interesujące. Krótko mówiąc, zrozumiałem. Nie podchodzić zbyt blisko. Zobaczymy, co ten szkielet. Ajajaj. Ajajajajaj. To też było zbyt blisko. Gdzieś tam jakiś szkielet się poruszał, o ile sobie przypominam. Na szczęście... A jest, jest. Widzicie, już tyle razy to powtarzałem, ale cały czas ktoś mi zwraca uwagę, że trzeba celować trochę nad głową. Nie, nie zawsze. Strzały wystrzelone z łuku na początku lecą do góry. Ale go rozwaliłem na kawałki. Wznoszą się i potem dopiero zaczynają opadać. Zatem, jeżeli jesteśmy blisko celu, to trzeba celować troszkę pod głową, a nie nad głową. Tak. No więc to tyle, co chciałem powiedzieć w tej sprawie. Dobra. Przeszukujmy dalej te rejony. Ja nie mogę się nadziwić, że wy macie ochotę ciągle oglądać tego Obliviona. To znaczy, cieszy mnie to bez dwóch zdań. Bez żadnych wątpliwości. Ale to nie jest taki klasyczny let's play. Nie poznacie ani fabuły, ani nic. No ale cóż, kim byłbym, gdybym nie odpowiadał na te prośby, nie zamieszczając odpowiednich filmów. Ale przejdźmy do rzeczy. Szkielety. Zawsze liczę na to, że gdzieś będą tu łucznicy. Ło, nekromanta. Czarodzieje są bardzo nieprzyjemni. A to jest nekromak, to nie jest jakiś początkujący.
Na szczęście używa magii mrozu, a ja jestem na to uodporniony w znacznym stopniu. A co, łajdak. Kurde, skubańcy naprawdę potrafią. Jeszcze się leczy. Zaletą łucznika na moim poziomie. Coś on tu przywoływać próbował. Nie wiem, co tu się stało, ale coś tu się schajcowało w międzyczasie. No cóż. To trudno. Chyba jakiś wampir, sądząc po tym pyle. Srebrny naszyjnik został jedynie z tego jegomościa. Zbierajmy te rzeczy. Miksturę, no tak, coś tutaj miał. Starty kieł mamuta. O, kły mamuta można ścierać. To się na pewno przyda, ta wiedza. Kostur błyskawic. Żywał, szkoda dla niego. Dla mnie to oczywiście pełna radocha. Błyskawice by mi... No, piła. Mój Boże, jakieś serce w garnku. Nie. To nie jest przyjemne miejsce dla takiego praworządnego poszukiwacza przygód jak ja. Chociaż może wręcz przeciwnie. Może to jest dobre miejsce, by te złe postacie tutaj ukatrupić i sprowadzić nam dobrą drogę, to na pewno nie, ale orkowy sztylet pokłosia. O, jakaś księga. Po cenie można poznać, że ta księga może być użyta do czegoś ciekawszego niż tylko do przeczytania. Ta poprawiła moje umiejętności, o ile się orientuję, o jeden punkt broń jednoręczną, ale nie przyglądałem się dokładnie. Spróbujmy ten magiczny katalizator. Zawsze warto te zaklęcia gromadzić. Jeszcze nie mam, co prawda... Wchłania 10 punktów kondycji. Ciekawe. To się może przydać. Rozwalmy to. Przy okazji potrenujemy umiejętności zaklinania. Ten sztylet może warto by było sprzedać, ale nie. Co się stało, synku? Zaraz do was wracam. Mój syn zgubił pociągi, ale już je odnalazł. Ruszajmy zatem dalej. Ach, tutaj jeszcze coś jest ciekawego. Pospolity klejnot duszy. To jest, oprócz kowalstwa, jest jeszcze jedna umiejętność taka do wytwarzania przedmiotów, właściwie do zaklinania ich. Nazywa się to zaklinanie. Żadna niespodzianka. I... wow. Ty, bracie, zginiesz jeszcze raz, bo już widzę, że zginąłeś. Chyba, że to jakaś... dieta. Suchar? Ja uwielbiam te suchary. A, jest następny. Dobra. Padają bardzo ładnie, a to dlatego, że mam dobry łuk. Bardzo dobry łuk wręcz. O, jaki ładny diadem. No i trzy razy zwiększam swoje zadawane obrażenia, atakując z ukrycia. To nie myślcie, że gram na najniższym poziomie, w żadnym wypadku. Gram na normalnym poziomie. Po prostu tak swoją postać. A, pułapka w kufrze. Zatem zaklinanie pozwala nakładać zaklęcia. Ciekawe. Chciałem odbezpieczyć tą pułapkę. No cóż, prawie dostałem w głowę Morgensternem. Morgenstern? No w zasadzie to... Morgenstern to taka broń, która składa się z kija, łańcucha i z kolczastej kuli na końcu. Zwana również potocznie Morningstarem w języku angielskim. A po polsku czasami cepem błędnie, bo cep się składał z dwóch kijów na łańcuchu. Takie większe nunczako. Mój Boże, po co ja się dzielę tą wiedzą? Zupełnie do niczego nieprzydatną. Czy ja tutaj się nie zapętlam? Nie, idę w dobrym kierunku. Zatem idźmy dalej. O, tu jakaś pułapka. Sądząc po kolorze, pułapka chłodu. Znaczy to jest runa chłodu, o. Czarodzieje mogą rzucać takie rzeczy na obszar, jeżeli ktoś wejdzie, ale to jest... Myślałem, że to jakaś postać. Już chciałem powiedzieć, ale się sprytnie ukryła. Na pewno ktoś tu się czai. Czy tu coś ciekawego? Nie, jakieś liniane szmaty jedynie. Dobrze, idźmy dalej. Zaklinanie bardzo przydatne. Pozwala nakładać na stworzone przedmioty różne zaklęcia. W połączeniu z magicznym kowalstwem. Magiczne kowalstwo pozwala ulepszać przedmioty. Co to, wyjście? O, no przykro mi, to była taka krótka wycieczka, ale zobaczymy, z której strony tego przejścia się pojawimy. Magiczne kowalstwo pozwala ulepszać przedmioty magiczne, no, natomiast zaklinanie pozwala je zaklinać. Te dwie umiejętności połączone pozwalają stworzyć naprawdę fenomenalne przedmioty.
A można je zaklinać na różne sposoby. Broń można zaklinać w ten sposób, że zadaje dodatkowe obrażenia, a ekwipunek w ten sposób, że na przykład zwiększa kondycję, zdrowie, magię. Bardzo, bardzo przydatna cecha. Cóż to było? To było jakieś przejście. Sprawdźmy. Tak, ono pozwoliło nam przeskoczyć tutaj do innej lokacji, przez tą przełęcz. Znaczy, co ja opowiadam? Przez te góry. No cóż, to bardzo fajny skrót. A jak już go mamy opanowanego, no to się nie musimy męczyć. Dużo lokacji zwiedziłem. Czy jeszcze mógłbym was gdzieś zaprosić na jakąś wycieczkę? Na pewno tak. Na pewno tak. Tylko gdzie? Weźmy sobie tutaj do Nilheim. Nilheim to jest strażnica, którą zdaje się pilnują cesarscy. Ale to nieważne, nadal nie dołączyłem jeszcze do frakcji. Więc to nie ma znaczenia. Wiecie co, to jest tak strasznie, ja czasami gubię wątki, za co was przepraszam. Mam nadzieję, że opowiedziałem wszystko, co chciałem o kowalstwie. Bardzo przyjemne, przydatne. Jeszcze jedna rzecz, alchemia. Słuchajcie, warto mieć te umiejętności tworzenia przedmiotów. Nawet jeżeli nie planujecie ich rozwijać, warto myśleć o alchemii, ponieważ jeżeli to zrobicie, to możecie tworzyć... Już mnie ktoś wykrył tak szybko? Oj, a co się tu panu stało? Kto sobie poszedł? Wybaczcie, że nie gram z polską wersją. Nie planowałem tego nagrywać, więc muszą wam wystarczyć napisy tym razem. Śmiało, chodź ze mną. Nilfheim to jest chyba tutaj przecież. Tak. No jak tak blisko, to nie mogłeś iść sam? Mój Boże, miałem ważną historię do opowiedzenia. Alchemia zatem. Warto ją uprawiać, ponieważ możecie bardzo ładnie sprzedawać miksturki. Dodatkowo nabijacie punkty, które wpływają na rozwój waszej postaci. Szybciej zdobywacie poziomy. No i możecie to sprzedawać. W czasie sprzedaży trenujecie retorykę. I co już? Naprawdę? Orzesz, ja cię kręcę. Orzesz, co za podstępny drań. Myślicie, że mnie tak łatwo pokonacie? Odbiegnę, ukryję się i wrócę do was w pełnym skradaniu. Widzieliście, jaka ciekawostka? Odbiegnijmy, faktycznie. Ucieknijmy od tego wrednego towarzystwa i dobierzemy im się do skóry za chwilę. To będzie ekscytujące zakończenie tej ciekawej, mam nadzieję, przygody. Może powinienem zaczekać i zaatakować w nocy, ale nie zamierzam. Aha! Ten łajdak tu wraca. I bardzo dobrze, to będzie krótka przygoda dla niego. Może poczekamy aż ten... Dobrze. Zaczajmy się na niego gdzieś tutaj. No to przebrzydły łajdak. Przebrzydły, paskudny typ. On mnie widzi, czy mnie nie widzi? To jest problem z tym ukrywaniem czasami. Chyba nie widzi. Będzie polował na następnego. Ciekawe, bo nie byłem w tym Nilfheimie. Musiałem być w tym Nilfheimie, skoro miałem zaznaczone na mapie. Wtedy na mnie nikt nie napadł, ale ten tutaj gość... Aha, przy okazji skradania przybyło. I tyle, jeżeli chodzi o ciebie, bracie. Wykonane. A teraz zajmiemy się twoimi przyjaciółmi. Myślą, że są tacy cwani. No to się zaraz przekonamy. Jak mówię, chyba powinienem poczekać na noc, ale kurczę. Człowiek jest w gorącej wodzie kąpany czasami. Chociaż pewnie niełatwo o mnie to powiedzieć. Ale... Zobaczymy. Ok. Cholerka. Powinienem był poczekać na dzień.
się pościgamy trochę, chłopaki. No tak. Poddajesz się? Weźmy sobie krzyk, przy okazji zmienimy. Bo ten tu jest strasznie nieustępliwy. Nie ten guzik. O mój Boże, jak jesteśmy blisko śmierci. Nieugięta siła. Może jeszcze nie jest tak rozwinięta, jakbym chciał, żeby była. Tamta wstała. Łajdaku. O tak! O tak, bracie, należało ci się. I całej tej twojej zafajdanej ekipie. Gińcie, przepadnijcie. Dobra. Leczenie nie to co kiedyś. Pozbieramy sobie ich skórzane sprzęty. A to dlatego, że na skórzanych zbrojach bardzo łatwo się trenuje. Nie dlatego, że miałem ochotę rozebrać tą biedną, martwą bandytkę? Nie wiem. Jeszcze ktoś mnie tu widzi. Nie szkodzi. Czy to jakieś wilki może? Nie. Wkraczajmy zatem z powrotem do Nilfheimu i spróbujmy rozłożyć całą resztę tego towarzystwa. Jak widzicie, nie było specjalnie łatwo. Co, synku? No to jedziemy z tym koksem dalej. Musiałem zrobić delikatną przerwę, ponieważ mój syn o coś mnie prosił. Dobra. Co my tu mamy? Czy żeśmy wyrżnęli całe to towarzystwo paskudne? Torba aptekarza. Pszczoła w środku. Fantastycznie. Dobra. Sprawdźmy do wieży. O, ktoś tu jeszcze jest, widzicie? Ktoś mnie trochę wykrył. Trochę, ale jeszcze nie do końca. Odsuńmy się, zawsze to bezpieczniej. Albo nie będziemy czekać. Szaleństwo kompletne. Już mnie przestał, stracił mnie z oku ten zoczut. Teraz ci odpłacę. Co mi odpłacisz? Nawet nie wiesz, gdzie jestem. Tam. Ktoś się z kimś chyba bije. I chyba nie jestem to ja. Wow. Kurde. Ci kolesie z siekierami to jest po prostu tragedia. Pełno tu tego towarzystwa, jestem wyjątkowo nieostrożny, na to wygląda. Spróbujmy podejść jeszcze raz. Oj, coś czuję, że będzie ten długi ten odcinek i że będziecie mieli dość Skyrima przez jakiś czas. Podejrzewam. Okej. Sprawdźmy, co się kryje w środku. Komoda, pewnie z jakimiś ubraniami, tak jak zawsze. W każdej komodzie znajdziecie ubrania, ale to może i ma sens. Liczyłem tu na jakąś skrzynię ze skarbami. Przecież to jacyś bandyci napadają niewinnych podróżnych. Ależ się czuję sprawiedliwie i dobrze, kiedy wycinam te paskudne. Liczyłem na to, że jednym ciosem go położę, ale to był jakiś twardszy. Mimo, że sześciokrotnie większe obrażenia zadaje, atakując znienacka, to przetrwał ten atak. Tak, porządne buty w szafce. Jakżeby inaczej. Wywarli wygoru. 380. To, co wspominam o Lehemi i mam nadzieję, że dokończyłem. Można produkować napoje i bardzo dobrze je sprzedawać. Jest i skrzynia ze skarbami. Sztabka złota, bardzo dobrze.
Elfi hełm może być ze sztabki złota. Można wyprodukować biżuterię, którą również dobrze sprzedam. No nic, żegnam się z wami zatem z tego pięknego punktu widokowego. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Jestem pełen podziwu, jeżeli dotrwaliście ze mną do końca. I co? Obiecałem wam jeszcze, że pokażę wam fragment ścieżki na wysoki Hodgar. To może pokażę. Pa, pa.